opłata reprodukcyjna, czyli podatek od smartfonów i tabletów, to dobry pomysł czy zły? Beznadziejny. Która z płyt Donatana jest lepsza, Równonoc czy Hiperchimera? Równonoc, bo to jest pierwsza płyta i zwróciła moją uwagę, obejrzałam wszystkie teledyski. Po prostu było to tak totalne zaskoczenie, natomiast następna płyta to już było wiadomo, czym to się je. Czy Duda będzie dobrym prezydentem? Prezydentem może być dobry, byle nie wprowadził do Sejmu swoich ludzi. Często zdarza ci się dzielić scenę z diskopolowcami? Rzadko, chyba że jest jakiś plener. Zdarza się, że grają przede mną albo po mnie. Najgorszy prezent na Dzień Dziecka to? Ojej, najgorszy prezent to brak prezentu. Ja właśnie muszę pomyśleć, bo dzisiaj jest Dzień Dziecka. Jeszcze wskoczyć do jakiegoś sklepu. Bo moje dzieci, wystarczy im drobiazg, jakaś czekoladka, ale pamięć jest ważna. To jest zawsze najważniejsze. Uwaga, dostajesz propozycję nagrania singla z Behemothem. Wchodzisz w to? Myślę, że tak, bo takiej grozy jeszcze nie było w moich utworach. Tak, no byłabym ciekawa bardzo. A czy Putina można porównywać z Hitlerem? Absolutnie nie sądzę, to jest nadużycie. Można mieć zastrzeżenia co do jego polityki, krytykować jego posunięcia, ale nie z Hitlerem, który był mordercą wielu milionów ludzi. No i już.